Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Pierwsze jajko od. A dzisiaj pokażę wam pierwsze jajko od młodych niosek, kolejne jajko, drugie już trzecie, od kury rasy karzełek Cochin prawdopodobnie. Kolejne jajko od tej kaczki w tym samym roku, jest to ta kaczka od kacząt. I kolejne jajko od kaczki francuskiej siwej, więc od razu przechodzimy. Tam w gnieździe jest to jajko, widzicie? Jeszcze w dzisiejszym odcinku chcę pozdrowić użytkownika Metero. I aktualnie u mnie jest burza. Właśnie grzmi i wcześniej padał taki gruby deszcz. Ale ja musiałam nagrać ten odcinek, ponieważ w środę nie będę mógł nagrać. W czwartek i w piątek też. I w sobotę, więc nagrywam kilka na zapas. Więc ta kaczka zniosła się dnia 30 lipca. I zniosła się ona w innym gnieździe, ale ja ją tutaj zabrałem i zamknąłem z kaczorem, ponieważ chciałam, żeby się niosła do tego gniazda, a nie do innego. A teraz przechodzimy do kolejnych jajek, pierwszych jajek od niosek. Tutaj jest 5 jajek od młodych kokoszek w 2019 roku. Z 19 roku są właśnie one. Było 6, tylko już jedno poszło na użytek własny. I tutaj są. Na kamerze może tego trochę nie widać, tutaj one są takie białawe, ale u mnie one są takie ciemne, taki kremowy. Taki ciemniejszy trochę, kremowy. I nie wiem ile to się kur już niesie, ale na pewno się niesie 3 lub 2. Bo jest parzysta liczba jajek. Jedna się zaczęła nieść dzisiaj. A te to mogą mieć 2-3 dni, więc dokładnie nie wiem, od ilu to jest kur. A teraz przechodzimy do jajek, prawdopodobnie od kury rasy karzełek Cochin. Tutaj są dwa jajka od kury rasy karzełek Cochin. Przypominam, pierwsze jajko zniosło 15 kwietnia i to jajko już są 3 dni, więc 27, więc do 27 lipca. Dla porównania macie tutaj jajko od młodej nioski. Lub jajko od, no duże jajko od nioski. I napiszcie mi, czy to mogą być właśnie te jajko od kury rasy karzełek Cochin. I jeżeli nie będziecie widzieli, to ja mam właśnie od nich taką próbkę, że są pod kwoką. I zobaczymy, co się z nich wykluje. Dopiero są 3 dni, więc nie. I myślę, że to mogą być od niej, ponieważ je wchodzę raz i tutaj leżało na ziemi takie jajko jedno i przy nim stała właśnie ta kura karzełka i tak dyszała jakby miała, jak jajko by zniosła, więc myślę, że to może być od niej. A teraz postaram się pokazać jajko od tej siwej kaczki. Tych jajek dzisiaj w tym odcinku nie mogę wam pokazać, ponieważ nie mogę się tam dostać, ale są większe od tamtego jajka. Teraz wam po to postaram się przybliżyć, ale przepraszam was za bardzo taką jakość złą. Więc dzisiaj wam ich nie pokażę, ale może kiedy indziej. Nie wiem, czy to dokładnie są od niej, ale tak prawdopodobnie od niej ma już taki duży kuper, więc to na pewno od niej. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.